Witajcie w kolejnym odcinku z serii Subnautica, z tej strony odkupca Adik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku ogarnialiśmy trochę naszą bazę, też pozbieraliśmy trochę zasobów, odwiedziliśmy nowe biomy, tak samo jak i inne obszary odwiedziliśmy do końca, też poznaliśmy nowe ogólnie gatunki, nowego przeciwnika, który okazuje się, że jest jakby inteligentny, jakiś obcy. Dobra, wszystko tutaj jest obce. Ale tak, odczytajmy w ogóle wiadomość. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Więc chciałem powiedzieć, żebyśmy dzisiaj spróbowali dostać się do bazy Degassi, ale widzę, że mamy inną misję, czyli spotkanie się ze Sunbeamem, czyli ten okręt, który znajduje się w tym systemie planetarnym, który odebrał nasze wezwania o pomoc. Tylko mam wrażenie, że z ucieczki nic nie przyniesie dobrego. Znaczy, że ogólnie ta akcja ratunkowa się nie uda. A poza tym schowajmy itemki. Miałem w odcinkach coś porobić w wolnym czasie, czyli odblokować zewnętrzną farmę. Znaczy wewnętrzną, bo zewnętrzną mamy, tylko wewnętrzną, aby tutaj zacząć uprawiać i zbudować, jakby to powiedzieć, zbudować ten... No jak to się nazywa? Generator na biopaliwo, tak. Ale może tam znajdziemy plany na reaktor jądrowy, to będzie bardziej wydajniejsze źródło energii. Nie wiem. Zobaczymy to, co czas przyniesie, ale chodźmy najpierw do Simonta i płyniemy w tamto miejsce. Jednak to jest trochę na czas. A nie wiem, jak daleko to jest. A tak. A jeszcze bym coś stworzył. No, weź podobnicę. Tak. Potrzebujemy jedną sztukę miedzi. Mam nadzieję, że gdzieś to mam schowane. Jedną sztukę tytanu. Tytanit. O Jezus, jak idealnie. Nie no, będę musiał zrobić naprawdę zapasy. Ale tak, to będzie potrzebne. To jest miejsce, a tam jest wyspa. Więc wolałbym już to sobie oznaczyć. Tak w ogóle się zastanawiam. Czy ta tabliczka będzie potrzebna? Nie wiem, co tam mogę spotkać, bo z tego wiem, to chyba wyspa z działem, bo jak mówiłem poprzednio, w którymś odcinku wspominałem, że są takie dwie wyspy. Jedna ta właśnie pływająca, jedna to taka wyspa, no całkowicie taki, nie unosząca się na tych meduzach? Jakieś tam meduzy grawitacyjne. Dobra, tam mamy płynąć, więc troszeczkę daleko to będzie. Jaką mamy tutaj 300 metrów, a tam baza Degassi osiąga, jest na głębokości 500 metrów, więc trochę nam brakuje, tak jeszcze 200, czyli byśmy musieli jeszcze wzmocnić kadłub przy okazji. Tutaj ten biom grzybowy był i gdzieś tam na dole. A to nie jest to miejsce. Nie, to jest tam dalej. Więc tak, tutaj mamy popłynąć przez te obszary dziwne. Znaczy nie obszary dziwne, tylko wodorosty tutaj. Tutaj są te rekinki. Czy jak one się nazywają, jako stalker. Co mają bardzo przydatne zęby do oszlifowania szkła. Chyba ktoś się wkurzy, prawda? Co mi się wydaje. Przy okazji, jak tak płyniemy i płyniemy, to zobaczymy, czy są jakieś widoczne skałki. A przydałoby się trochę tytanu. Czy tam złomu. A przykład właśnie złomu. Sobie go zbiorę. Chyba też kwarc nam się kończy, jeśli dobrze pamiętam. O, ta rybka to na pewno. Kwarc. To się wkurzyło.
Au. Ale hakbel, bym powiedział. Miedź. Także przydatne itemy. A czy przydatne zasoby niż item. A dobra, się jak to zbiorę. Tylko to już nie sobie nam skanować. Jeszcze trochę więcej kwacu. Ja się nie zgadzam. No właśnie, nie zgadzam się na to, aby znowu coś mi robnęło twarz. No tutaj jest kolejna taka rybka fajna. Chodź tutaj. I ty też. Jakieś duże jajo złożenia. Tutaj macie te oje. A te obce jaja. Jeszcze więcej tytanów tutaj mamy, a część złomu. I wracajmy do Simonta i płyniemy do tego sektora, znaczy do tego miejsca spotkań. Jeszcze mamy kilometr podróży. Znaczy ponad kilometr, ale już jest teraz mniej niż kilometr. Także wkrótce tam dojdziemy. Na mój ekwipunek. O mój Boże. Troszkę za mocno go przepełniłem. Napiłem się do końca wody. Jakby się przydało w końcu zjąć ten kombinezon ochronny przeciwpromienny i założyć lepszy kombinezon na przykład na głębokościach, na większych głębokościach, czy zwiększające ochronę. Bo teraz promieniowania nie ma, bo w którymś odcinku naprawiliśmy reaktor Aurory, więc już nie ma wycieku. Czyli tej katastrofy naturalnej. Jak w notatce tam było, żeby nie świecić tym rekinom w twarz. Bo one są ślepe, one reagują na światło. Więc ja raczej nie będę na niego tak patrzył. Yami, yami. Co to jest? Przenośna konsolka. A to ja mam przecież. Już nie przesadzajmy. O, jest wyspa. Tutaj jest niebezpiecznie, bo przy tej wyspie występuje jeden lewiatan. On chyba znajduje się przy dziale obcych. No właśnie, bo tutaj znajduje się dział obcych, więc... I chyba jest aktywny, bo skoro nasz okręt Aurora dostała niewyjaśnione jakimś dziwnym strumieniem energii, więc to na pewno jest to. Ja to mam nadzieję, że... Okej. Czyli taki trochę spokojny obszar. Radioodbiornik weźmy pod jedynkę. Jechać tutaj. Działo obcych. Okej. Dobra, to mamy czas na zwiedzanie wyspy. Oczywiście są te pajączki. Które to lubią bić. O! To jest atarka, czy...
Sofs can't complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Czyli mówisz, że infekcja się rozwija? A co to? Fragment silnika cyklopa. Czy już to? Mamy cyklopa, mamy cyklopa. Oj, to chyba w przyszłym odcinku... Halo? Coś tutaj jest. Na pewno są te obce. Te agresywne oczywiście. No ta inteligentna forma życia. Światowa tabliczka. Sprawnia para siłowego. Ale tak po... Na kolejnym odcinku to na pewno zrobimy już tego cyklopa. Tylko będę musiał pozbierać oczywiście zasoby. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Także jesteśmy w bazie, znaczy sterownia działa obcych. W bazie będę tak nazwał. Także zobaczmy, co ona tutaj kryje. A już wiedzę, że coś tam się leży. Co to? Termina obcych, pobierz dane. Unknown language. Attempting translation. Ciekawe, czyli gatunek obcy, którzy to zaprojektowali, byli bardziej psionikami? Tak mam to zrozumieć? Bo najwyraźniej tak to wygląda. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Mówisz? Coś tu jest. I mi się to nie podoba. I to jest kostka jonowa poza tym. Czyli takie źródło energii obcych. Źródło energii obcych. Taka bateria. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic Hello. Or functional. Further data required. Coś tutaj jest, a mi się to nie podoba. A, jeszcze jedna kostka jonowa. Czy to tak... te dziwne dźwięki wydaje. Okej, to mamy kolejną sztukę. A tam też można przejść. Unknown language. Attempting translation.
Czy gdzieś jest tutaj elektrownia, która zasila te działo? Okej. To co tutaj mamy? Ja mam... Ups. Winda grawitacyjna? Jestem gdzieś... Na dole? Czy to jest woda? A, czy jesteśmy na dole, okej. Ja nigdy tutaj nie byłem. O. A co to? Karabin obcych. Szkoda. A przydałby się taki karabin obcych? Chociaż... Ciekawe na jaką amunicję to działa. No pewnie energetyczna, ale... O, kolejna kostka jonowa. To czy ja mam miejsce już? To znaczy jeszcze mam. Dobra. Mogę pójść w górę, w dół. A to jest tabliczka obcych. Okej. Urządzenie obcych, które reaguje. Aby zniszczyć całą planetę? Dobrze, że uległo awarii. Niby takie malutkie, a kurde... Układ planetarny muszę zniszczyć i... O Jezu. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. A tutaj chyba włożyć tabliczkę trzeba. Halo? To jest tak pusto. To jest chyba sterownia, prawda? Interakcja. Dzień dobry. Au. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Dobra, ja to nie wyłączam, najwyraźniej. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Dobra, no to wracamy. Dość dużo bardzo ważnych rzeczy się dowiedzieliśmy. Tylko tak teraz, patrząc z innej perspektywy, to Sunbeam ma, jakby to powiedzieć, przerąbane. Ale go pierdyknie. A my nie mamy jak się z nim skontaktować. Nie reaguj. Skoro jesteś zdolny do niszczenia planet.
i układów planetarnych. A tutaj to była tabliczka. Chyba schodzimy w dół. Czy jeszcze jakieś dane możemy stąd pobrać, albo coś w tym stylu? A co ta cholera jasna jest? Portal obcy. Okej. Tylko jak ten portal działa? Bo kliknięcia nigdzie nie widzę. Chociaż... Co to? Nie. Okej. Tutaj mamy portal obcych. Oj. Chyba wracamy, bo wkrótce będzie Sunbeam. Ale mu spuszuję. Chciałbym wziąć na sobie ten karabin obcych. Szkoda. Czyli tak, stąd my przychodziliśmy. Więc gdzieś tutaj, tam jest przejście. To znaczy ta winda grawitacyjna. O, proszę bardzo. Czyli tak to wygląda, że zaraz wyjdziemy stąd w końcu. A tutaj była ta kostka jonowa. Dobra, jak widać to to miejsce jest dość bezpieczne, nie ma nic agresywnego. No nie licząc tą małą zabawkę, która uwielbia, która jest zdolna do niszczenia planet i kładów planetarnych, ale na szczęście jest, jakby to powiedzieć, uległa awarii, więc nie trzeba się martwić. No i już wyszliśmy. No, także dość ciekawe. Czyli aby wyłączyć te dział... Wow, Jezus Maria, czego ja tutaj się wystraszyłem? Serio? Na roście się wystraszyłem? No come on! Matko Boska, naprawdę takie coś się wystraszyłem. Dobra, możemy poczytać przez ten czas. Czyli dane genealogiczne, czyli magnetyt. Lokalne formy życia, czyli fauna, mięsożerne, krabo, wąż. No, nic dziwnego, aby to unikać. Przestrzeniak. No co to jest właśnie? Wymagane są dalsze badania, okej. Tu się nożyce małe, czy kręgówka. Mało kaloryczna. Źreniczka, Jezus.
No właśnie, Sunbeam. Obelwie. Okej, to tutaj takie mamy rzeczy. Tutaj są dzienniki misji. Tutaj już są tylko rozmowy. No, strasznie dużo odblokowaliśmy, ale teraz mamy czas, bo tutaj mija. To sobie przeczytamy. Jak kogoś to nie interesuje, to może to przeminąć. A jeśli kogoś to interesuje, to po prostu zatrzymać czas i przeczytać. Cały czas coś mi pokazał, jakby tutaj było. A, że to może.
A i schematy jeszcze. Już zaraz uzupełnię płyny, tylko jeszcze tutaj coś przeczytamy. Dobra, chyba wszystko przeczytaliśmy. Tak, potrzebujemy trochę rzeczy. Będę musiał trochę wywalić. Jest 4 miejsca? Jest. Także dobra, robimy tak. Vital signs stabilizing. No to jest bardzo dobre źródło wody. Tak na szybko. I baterie uzyskujemy. Tak się zastanawiam, aby wymienić baterię w końcu. Albo jeszcze ją wykorzystamy. Dobra. Coś się tutaj zmieniło z nami? Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Okej. Okay. Czyli infekcja szybciej się rozwija jednak. Tak się zastanawiam, czy ta fabuła, to znaczy rozwój infekcji nie jest zależny od rozwoju fabuły. O, tybiczka. Tak się teraz zastanawiam nad tym. Szczerze mówiąc. To coś jest? Czyli idę tak po prostu, bo tak. Czyli tam, bo tak. Okej.
No, trochę jeszcze minie, czy jeszcze tak 4 minuty. To jeszcze ja tam zanurkuję, mam nadzieję, że nic mnie nie zje. Nie ma miejsca, a nie ma w ogóle miejsca, więc... Nie ma potrzeby. Chociaż... Tam są te rekiny. A tam coś leży. To jest skałka. Albo? Czy to są silniki? Tak, to są silniki cyklopa. Tak, to są silniki, okej. Okay. Dobra, to wracamy. To jajko wziąłem ze sobą, bo może zrobimy właśnie akwarium, to sobie te jajka tam postawię, to się tam coś wykluje. O, ołów tak blisko. Jezus Maria, jak się wystraszyła, to tylko ten kurde... głupi szczupak. A jej popłynę sobie. Jezus Maria, wystarczy mi cholerstwo. Tego nie było. Coś tam w ogóle jest wzdłuż wyspy. Nie, to mi się rozchodziło. No, także trochę tak kiepsko wygląda, jak na razie jesteśmy rozbitkami na tej... Można powiedzieć nawet bezludnej wyspie? No, w sumie tak można, bo tylko jesteśmy jedynym człowiekiem tutaj. Chyba kolejna kolega zabita. To nie ugrycie na tyłek, ani nic. Tutaj... Tyle to jest więcej tych cholerstw? Co to jest? Ali tak się odbija. Zostawnie. Coś się dzieje. Działo się później. O mój Boże. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. To nie jest dobry pomysł. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. A szkoda, że nie mogliśmy go ostrzec.
Jak my się dowiedzieliśmy, co to jest faktycznie. I co, panie, się teraz zapniesz? Czyli tak, pozostaje teraz wrócić do domu. Aha, właśnie to robi. A wygląda, jakby to była taka ryzykowa wieża, to jest działo. No cóż. Szkoda, że go nie ostrzegliśmy. Naprawdę. Co, powinienem teraz do domu? Jak mam to podsumować w sumie, no... I tak naprawdę nie mieliśmy jak to zrobić, jedynie jest jedyna odpowiedź taka, że nie uciekniemy stąd przy pomocy kogoś, tylko musimy sami uciec. A żeby uciec, to trzeba najpierw wyleczyć jakimś cudem tego wirusa, żeby wyłączyć sterownię działa i tyle. Więc... no nie wiem co teraz. Jeden to tak, mamy oczywiście kolejny wyznacznik celu, czyli proponowana baza delegacji, ale tam to już chyba przy użyciu lepszego okrętu, albo lepszego temu okrętu, czyli Simonta. Dobra, więc tak. Latarkę sobie wymienię, teraz czy baterię sobie wymienię tutaj na tą rozładowaną. O, sobie to odczytam. Priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okej, ja mam kolejną rzecz, to znaczy kolejną kapsułę, pewnie. Teraz to przetwarzamy na tytan. Czy ja coś tutaj jeszcze potrzebuję? Znaczy, ja na pewno mam konstruktora bardzo, proszę. Chciałbym zobaczyć... Co to, ile to kosztuje? Konsola ulepszeń pojazdów. Jakiś chip komputerowy potrzebuję. Chip komputerowy jest... O, próbka kola stołowego. Czy ja to mam? Kola stołowy. Mam jedną sztukę, tutaj pewnie nie mam. Dobra. No to w innym razie to zrobię.
Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Z tej strony był odkrywca Radik i co? Do zobaczenia!